3 listopada. Ja, to nasza wczorajsza miejscówka. W gaju oliwnym. Chyba jedynym dziko rosnącym gaju oliwnym w okolicy. Tam jest mała dróżka pomiędzy polami, a tam jest mała dróżka do mikrowioseczki nad wybrzeżem, a tam dalej, w tamtą stronę jest port. This is our last night place of rest, of sleep, where we camp. I think it's the only wild olive orchard, or whatever you call it, olive tree place in the area. There's a small road between fields and there's a small little road to the village on the coast, and there's a harbor over there, a big one, very big ships over there. W nocy niestety znowu była masakra. Już o 9 wieczorem w namiocie pokazywała temperatura poniżej 9 stopni w namiocie, gdzie jeszcze trochę wcześniej gotowaliśmy jedzenie, czyli trochę nagrzaliśmy. W nocy znowu w granicach zera, nie wiem dokładnie ile. Temperatura w namiocie niby 6 stopni, ale myślę, że to było sporo mniej. Last night the temperature around 9 o'clock in the evening was less than 9 degrees, and it was in a tent where we cooked our dinner, so we heat it up a little, so it was really cold. And then in the night in the tent, during the night in the tent, less than 6 degrees. So outside was around zero, so really cold night, and you couldn't feel it. When the sun hid over those mountains, the temperature basically just dropped. No i czuć było to obniżenie temperatury, bo jak się słonko tylko za tamtymi górami schowało, to po prostu temperatura spadała nawet na szyję. Minuta po minucie czuć było, że zimność się nadciąga. No i tyle. Miejsce w sumie fajne, zaciszne. Jesteśmy osłonięci. Troszkę się obawiałem, że nie będzie słońca, ale w sumie słońce dość szybko tutaj wschodzi, więc jest teraz około godziny 9, a już namiot prawie suchy, więc nie jest źle. Aga robi zdjęcia. Ja kończę nawijać. Zwijamy się i jedziemy. Bye bye. Creek Mountains. Beautiful. Greckie góry, piękne. A zaraz za nami niedaleko jest morze. And just a few clicks behind us is a sea. I know, I used a military jargon. Dzisiaj droga nas nie rozpieszcza. Jest ciągle górki w górę, w dół, w górę, w dół, w górę, w dół. Chociaż, wiem, co mówię. Chociaż ciągle się pniemy. Today's road is not too kind for us. It's always up and down, up and down. Jesteśmy but, na szczycie prawie góry. Yeah, but we're always climbing anyway. But the view, I think it recompensate everything. I hope I said that right. Ale widok rekompensuje wszystko. Zmęczeni, ale zadowoleni. Aga się denerwuje, bo ciągle. Nie denerwuje, tylko dupa mnie boli. Bye bye. Możesz przetłumaczyć. Właśnie mieliśmy ostry zjazd. Z dobre 70 metrów w dół, jak nie więcej. I taki widok. A tam miasteczko. Tam loka, słońce. We just have a descent of like 70 meters or more. And that's the view over there. Ciekawe, czy widać. Not sure it's gonna be visible on this camera.
Nie jestem pewien, czy będzie to widać na tej kamerze. Męczący odcinek morderczy, ale piękny, po prostu piękny. Suketys. Poproszę to, spójrzcie na to. Grecja jest piękna. Yes, yes, indeed. Greece is beautiful. Very beautiful. Jedź pierwszy. Będziesz na... Będziesz na YouTube. Pytałuj, bo ja się doganiam. No. No nie chcesz, żebyś na tle gór, żebyś była? No. Dzisiaj ustanowiliśmy kolejny nasz rekord, swoisty rekord, tym razem nie dystansowy, tylko udowodniliśmy sami sobie i innym, że przede wszystkim sobie, że można się umyć w małej ilości wody. Dwie osoby umyły się około 5 litrach, ponad niecałych 5 litrach wody, całe, bez głów, ale od szyi po stopy. I buzie też. Buzie wszystko też. A powód tego? Powód tego taki, że dojechaliśmy nad wybrzeże przez ostrą przeprawę przez góry dzisiaj i znaleźliśmy plażę w Grecji, która nie ma ani jednego prysznica. Mieliśmy się rozbijać koło rzeki, rzeka wyschnięta, jedna, druga, trzecia. I nie mieliśmy wody do umycia, a dzisiaj była przeprawa ostra, dzień dość ciepły, więc się spociliśmy jak nie wiem. I znaleźliśmy dopiero na samym końcu gdzieś tam jeden prysznic, w którym ciśnienie było takie, że 5 litrów wody nalewaliśmy w 40 minut. No, mniej więcej. Koło kościoła zresztą. Tak, koło mojego kościółka, więc nie dało się inaczej. No i więc Aga się umyła pierwsza, naszym sposobem, o którym może też opowiemy, ale to już innym razem. I później ja się umyłem i daliśmy radę. Niecałe 5 litrów wody na dwie osoby. I jestem pachnąca. Czyściutki. Tak. So yeah, today we settled another record for us. We proved to ourselves mostly and to other people as well that you can wash yourself in a very small amount of water and to be accurate less than 5 liters for 2 persons. And we are clean, we've washed the whole body. So yeah. This is possible. We didn't believe it is, but yeah, it is possible. So, save water, protect the environment. Greenpeace would be proud.
O. Czyli oszczędzaj wodę, chroń środowisko. Greenpeace biegł do dumy. No i tyle. Miejscówkę pokażę wam już innym razem. Postaram się nie mówić do tyłu. No bo już jesteśmy w środku, na zewnątrz owady. Strasznie jesteśmy dużo, głodni. Strasznie dużo owadów, tak. Dzisiaj mało jedliśmy, więc jesteśmy mega głodni. Our camping place for tonight we're gonna show you tomorrow, because we are hungry, we are already inside and there are a lot of mosquitoes and flies. So we're gonna show it to you tomorrow. Bye bye. Bye.